Cześć, z tej strony Dawid, a jesteśmy dzisiaj w Inowrocławiu na gali sportów walki, a wraz ze mną zwycięzca walki MMA. Kasper Arendt. Kasper, słuchaj, wygrałeś z trenerem jednego z zawodników, który walczył poprzednią walkę. Powiedz mi, jak ty się z tym czujesz, że tak zdemolowałeś zawodnika w pierwszej rundzie, że narożnik go poddał i chłop nie wyszedł do drugiej. Znaczy, czuję się normalnie, taki był plan, bo mówiłem sobie, to były ciężkie 3 miesiące, które przepracowałem dość mocno. Ostatnie sytuacje dość dużo stresu, emocji mnie kosztowało, tak samo fizycznego wysiłku, więc dałem sobie cel, że jako debiut chcę wygrać pierwszą walkę w pierwszej rundzie. Chciałem przed czasem rozkończyć, ale taki werdykt też mi się podoba, bo moim zdaniem zdominowałem całą rundę. Także fajny początek przygody zawodowej. Twój przeciwnik miał taki przebłysk na początku pierwszej rundy i nie można mu tego zabrać, ale od powiedzmy 20 sekundy już pełna dominacja. Próbował tam jakąś dźwignię na nogę, coś na rękę, ale kompletnie nic z tego nie wychodziło. Wiesz co? Zawsze się rozkręcam ogólnie od pierwszej minuty. A tutaj tak, kolega wcześniej walczył, właśnie przegrał. Ja miałem jakiś taki problem, żeby się uspokoić po tym wszystkim, ale jak już opanowałem się, to starałem się plan jakby trenerów zrealizować w 100%, jak się udało. Udało się, piękne zwycięstwo, super walka, bardzo fajnie się to ogląda. Jeżeli twój debiut wyglądał tak, jak wyglądał to przed chwilą, to ja jestem ciekawy, co ty pokażesz w następnych walkach. Czym będziesz zaskakiwał i jak wysoko mierzysz? Znaczy, mierzę tak, żeby być najlepszym. To dzisiaj wystartowałem 7-7. Moje docelowe jest dominować całe 70, ale ja nie wybieram sobie zawodników w gali. Była taka sytuacja, że zaproponowali mi tą walkę. Od razu przyjmuję, ja nie wybieram przeciwników. Także mówię, to były ciężkie 3 miesiące, bo przed tą ostatnią walką się rozchorowałem, na której mi bardzo zależało. Tutaj działo się podobnie 3 tygodnie wcześniej. I mówię, ciężko było się przestawić, głowę ustawić. Także walk nie odmawiasz, zapraszamy wszystkie organizacje do kontraktowania. Proszę bardzo, jak ktoś ma problem i wątpliwości co do moich umiejętności, mogę się zmierzyć z tym składem. Mogę każdemu stawić czoło, więc... Po dzisiejszej walce myślę, że dużo osób powinno mieć coraz mniejsze wątpliwości co do twoich umiejętności, no bo jednak pokazałeś klasę, zdominowałeś, no zdominować chłopa, który szkoli innych, no to jest jednak fajne uczucie. Znaczy ja też w swojej szkole szkole ogólnie. No ale wiesz, jak to jest, nie? Bo trener, tak, cieszę się bardzo, bo on miał przygodę już zawodową, ja nie miałem. To był debiut jeszcze w kilogramach wyżej, ale naprawdę się dobrze czułem, czułem luz, także jak najbardziej. Słuchaj, bardzo fajnie, ja dziękuję ci za wywiad. Masz jeszcze w tym momencie chwilę, żeby podziękować wszystkim sponsorom, kolegom. Dziękuję przede wszystkim całemu mojemu składu, całym Golden Dragon, mojej rodzinie, mojej kochanej kobiecie. Magda, jeśli będziesz się oglądać, to kocham cię, pozdrawiam. No musi oglądać, słuchaj, musi zrobić się medialny, żeby zacząć walczyć dla większych organizacji. Tak. Dlatego już teraz coraz częściej będę wkładać. Mówię, muszę chwilę dać sobie tydzień na odpoczynek. Regenerację. Mówię, podziękuję całej mojej rodzinie, to był naprawdę, jeśli chodzi o mnie, tragiczne 3 miesiące, gorsze niż normalnie, także. Wiem jak to jest, wiem jak zawodnicy to przeżywają, także tak, gratuluję i powodzenia.